Bo my jakby nie mamy powodu, żeby jakoś szczególnie rywalizować z naszymi partnerami w Grupie Wyszehradzkiej. Powinniśmy rywalizować raczej z tymi krajami, które są poza Unią Europejską. Czyli ta innowacyjna gospodarka to powinna być pewna, taki znak firmowy gospodarek europejskich, gospodarek Unii Europejskiej. Dzisiaj Unia Europejska staje w obliczu wielkich wyzwań, bo mamy bardzo silnie rozwijające się gospodarki, no już mówimy o sztandarowej gospodarce chińskiej, która rzeczywiście jest bardzo ekspansywna i nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych. Stąd przecież również ten pomysł prezydenta Trumpa, żeby jednak w, jaki, w jakiś sposób zahamować ekspansję gospodarczą chińską na kontynencie amerykańskim. Ale mamy nowe gospodarki również, które się bardzo szybko rozwijają, chociażby gospodarka indyjska, która staje się obok chińskiej tą drugą, drugim światowym, najszybciej rosnącym rynkiem. Inne gospodarki również krajów afrykańskich. To jest wielkie wyzwanie przed Europą, która trochę się rozleniwiła chyba tutaj. Prawda? Znaczy trochę przekonana o tym, że że jest, że jest, tą, zawsze, nowoczesna że jest i... zawsze nowoczesna, że zawsze jest krok przed innymi. Nie zauważyła, że inne kraje, często takie, które dopiero w XX wieku wychodziły z kolonializmu, prawda, czy z jakichś wielowiekowych opresji historycznych, nagle tą Europę zaczęły przeganiać. Więc to jest wyzwanie dla nas wszystkich w całej Europie. Niestety, czasami spostrzegam, że w Unii Europejskiej nie ma do końca chyba jeszcze dalej zrozumienia, jak to jest, jak to jest ważne. W różnego rodzaju pomysły, które. Które pojawiają się w Brukseli, wskazują raczej na to, żeby to, czy jakby są to takie pomysły, które idą w kierunku obniżania wręcz konkurencyjności czy innowacyjności gospodarki. Dlatego musimy robić to, co jest możliwe w naszym tutaj obszarze i we współpracy z krajami tymi, tą naszą, tej naszej czwórki. Ja myślę, że stworzenie takiego forum do wymiany, do wymiany doświadczeń, do wymiany technologii, ale właśnie również pewnych mechanizmów zachęt do tego, żeby ta innowacyjność mogła rzeczywiście. Zaistnieć, bo o tym przecież dzisiaj była również mowa, to jest dobry krok, wzmacniający dodatkowo w tą naszą współpracę, nie tylko w obszarze politycznym, ale również w tym obszarze gospodarczym. No, taka, takie budowanie fundamentu, abyśmy, abyśmy mogli powiedzieć, że ta tasza czwórka jest rzeczywiście w